Druga Księga Mojżeszowa, rozdział pierwszy. Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy przybył ze swą rodziną. Ruben, Symeon, Lewi i Juda. Isachar, Zebulon i Beniamin. Dan i Naftali, Gad i Asher. Wszystkich potomków Jakuba było 70 osób. Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się i byli liczni i coraz bardziej potężnieli, także było ich pełno w całym kraju. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego: oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przedto nad nimi nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta z Pichlerzem, Pitą i Ramses. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał i bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, mówiąc: gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także chłopców? Położne odpowiedziały faraonowi: kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie. Są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem. Lud zaś rozmnażał się i potężniał. A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi: każdego chłopca, który się urodził u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu.